Moi drodzy, a teraz przed nami wspólne studium Słowa Bożego i zachęcam nas wszystkich, abyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza na 11 rozdziale. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, to nam się kojarzą przede wszystkim z czym? Z modlitwą Ojcze Nasz, z modlitwą Pańską. Ale dzisiaj nie będziemy tego fragmentu studiować. Będziemy studiować fragment od wersetu 5 po 13, ale zanim będziemy czytać te teksty, to chciałem wam zadać pytanie. Gdybyście mieli odpowiedzieć osobiście na pytanie, co jest największą potrzebą ludzkości, nas ludzi, to jakiej odpowiedzi na to pytanie byście udzielili? Wiecie, często potrzeby nasze, te świadome i te nieświadome, ukryte są w naszych życzeniach, które sobie składamy. Wiecie, niedawno rozpoczął się nowy rok naszego życia, prawda? Przy okazji nowego roku to ludzie sobie składają życzenia. I w tych życzeniach najczęściej jakie motywy się pojawiają? Z czego my sobie życzymy? Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ale to tylko wierzący sobie tego życzą. Ale tak ogólnie ludzie to życzą sobie szczęścia, zdrowia, pomyślności. Tylko ja mam pytanie, czy ludzie dzisiaj, czy jak popatrzycie dzisiaj na ludzi, to widzicie na ludzkich twarzach szczęście? Nie, bo szczęścia bez Boga się nie znajdzie. Psalm 73. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Bogu nadzieję moją. A moi drodzy, jeśli chodzi o zdrowie, ludzie sobie życzą zdrowia. Ale czy zachowują te biblijne zasady zdrowia? Czy dzisiaj, patrząc na tą sytuację, która jest wokół nas, czy rzeczywiście ludzie są pewni swego zdrowia, swego samopoczucia? Moi drodzy, życzymy sobie tego, ale nie potrafimy tego osiągnąć. Mało tego, sytuacja, z którą się zmagamy od prawie roku, pokazuje nam, jak kruche jest nasze zdrowie i życie. Ludzie chcieliby mieć lekarstwo na swoje problemy, na swoje choroby i dolegliwości. Ale moi drodzy, chcą to często robić bez Boga. Życzą sobie ludzie często zdrowia, jednocześnie sięgają po rzeczy, które te zdrowie odbierają. Chcemy też pomyślności. Chcemy być szczęśliwi w rodzinie, chcemy mieć dobrą pracę, chcemy mieć środki materialne. Ale wiecie, co się dzieje teraz na naszych oczach? Ludzie to wszystko tracą. Ludzie to wszystko tracą. Tej pomyślności ludzie dzisiaj nie potrafią znaleźć. Wiecie, niejedne ludzkie życie ostatnio zostało złamane przez to, że to, o co ludzie zabiegali przez całe życie, zostało im odebrane. Popatrzcie, taka mała komplikacja, a tak wielkie zmiany przyniosła w naszym życiu. Moi drodzy, ale powróćmy do tej idei naszych potrzeb. To tak naprawdę co jest tą naszą największą potrzebą? Gdybyśmy mieli w swoim życiu taką jedyną szansę poproszenia o jedną rzecz, to o co byśmy poprosili? Wiecie, z nami jest taki problem, że my te nasze fizyczne potrzeby, to my je doskonale potrafimy odczytywać. Czy ktoś nas musi przekonywać o tym, że potrzebujemy powietrza, tlenu? Kochani, ile minut byście wytrzymali bez oddechu? Kilka? Po kilkunastu każdy straciłby przytomność, jego umysł, by komórki mózgowe by zaczęły obumierać. Moi drodzy, czy ktoś musi wam przypominać o tym, że waszą naturalną, podstawową potrzebą fizyczną jest tlen? Nie. My to rozumiemy. Moi drodzy, czy ktoś wam musi mówić o tym, aby pić wodę? Ile byście byli w stanie wytrzymać bez wody? Jeden, dwa dni, trzy dni, cztery dni, kilka dni następuje odwodnienie organizmu, tkanki tracą to, co potrzebują komórki i następuje powolna śmierć. Pragnienie nam o tym przypomni, gdybyśmy nawet zapomnieli. Moi drodzy, ile w stanie jesteśmy wytrzymać bez posiłku? Bez śniadania, obiadu, kolacji. Oczywiście są tacy wśród nas, którzy poszczą i potrafią i tydzień, i dwa tygodnie wytrzymać. Ale moi drodzy, każdy człowiek ma kres swoich możliwości fizycznych. Łaknienie, żołądek, soki żołądkowe przypomną nam o naszej potrzebie. Wiemy o tym, że potrzebujemy tlenu, wiemy o tym, że potrzebujemy wody, pokarmu. Moi drodzy, czy muszę was przekonywać o tym, że po zmierzchu wasz organizm dopomina się odpoczynku snu? Czy ktoś musi być o tym informowany? Moi drodzy, jak jesteście zmęczeni, znużeni, sami kładziecie się do łóżka. Sen jest jedną z takich podstawowych fizycznych potrzeb. Wiecie, brak snu może odebrać człowiekowi życie. Jeśli go pozbawimy przez kilka dni snu, może stracić życie. Wszystko to doskonale rozumiemy. Ale moi drodzy, czy nasze duchowe potrzeby są komunikowane nam w taki dobitny i znaczący sposób, jak te fizyczne? Czy my potrafimy poczuć ten głód, to pragnienie?
które odczuwamy przy potrzebie pokarmu, napoju, powietrza, odpoczynku? Czy my w duchowym wymiarze potrafimy w ten sam sposób poszukiwać tego, co duchowo najbardziej potrzebne jest nam? Potrafimy to? Niestety nie. Niestety, no nie, grzeszny, upadła natura ludzka, grzeszna upadła natura ludzka, niestety nie komunikuje nam tych duchowych potrzeb w taki sposób, jak tego potrzebujemy. I moi drodzy, z pomocą przychodzi nam Słowo Boże. W 11 rozdziale Ewangelii Łukasza Pan Jezus używa pewnego podobieństwa, pewnej przypowieści. Wiecie, że te podobieństwa Pana Jezusa, te przypowieści Pana Jezusa, one są często osadzone na czym? Na prawdziwych historiach, na prawdziwych wydarzeniach. Pan Jezus, kiedy, a w Słowie Bożym mamy wiele tych różnych historii, podobieństw, przypowieści, to zazwyczaj Pan Jezus nawiązuje do pewnych wydarzeń z życia codziennego. I gdybyśmy czytali od wiersza 5, to tam jest opowiedziana pewna historia przyjaciela, który znalazł się w trudnej sytuacji. Wiecie, Słowo Boże powstawało na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie, w tej kulturze biblijnej, było takie prawo, zwyczajowe prawo gościnności, które nakazywało, gdy nawet o północy przybędzie w twój dom utrudzony pielgrzym, to co należało zrobić? Otworzyć przed nim drzwi, posadzić go przy stole i nakarmić go. I w tym podobieństwie, tej przypowieści czytamy o tym, że pewien człowiek został nawiedzony w ten sposób po późnej porze i nie miał czym poczęstować przybyłych gości. I co się dzieje dalej w tej przypowieści? Dzieje się rzecz niebywała. Chcielibyście być postawieni w takiej sytuacji? Chcielibyście być postawieni w takiej sytuacji, że macie gości i nie macie czym ich poczęstować? Nie macie chleba. W naszej kulturze polskiej chleb jest podstawą posiłku, prawda? Jak nie ma chleba, to nie ma posiłku. I czytamy tutaj, że ten gospodarz udaje się do kogo? Do sąsiada, do bliskiej osoby. I udaje się o jakiej porze? Północnej porze. I prosi o co? Kołacze i prosi o chleb. I teraz pytanie do was. Chcielibyście się znaleźć w takiej sytuacji? Chcielibyście być postawieni w takiej sytuacji, jak tutaj jest opisana? Inne pytanie. Wolelibyście być tymi, którzy idą i proszą, czy wolelibyście być tymi, którzy są budzeni, wyciągani z łóżek i którzy mają ten chleb wydać? Która z tych perspektyw jest dla was łatwiejsza do akceptacji? Wiecie, zawsze łatwiej dać niż prosić kogoś. Dla mnie chyba byłoby łatwiej wstać z tego łóżka, niż jednak pójść do kogoś. Wiecie, chyba w naszym życiu nie przydarzyła nam się taka historia, żeby ktoś z nas był w ten sposób zmuszony. Ale w tej przypowieści, w tym powiedzieństwie jest powiedziane coś niesamowitego, że jest powiedziane, że nawet jeśli ten proszony nie zrobiłby tego, bo ma dobre serce, to z powodu czego? Natręctwa, z powodu tej konsekwencji. Co? W końcu by wstał i udzielił tego, czego potrzebuje proszący. Moi drodzy, ale mam pytanie. Czy w tej przypowieści, czy w tym podobieństwie chodzi o zabieganie o chleb? Czy Pan Jezus opowiedział tą przypowieść, tą historię po to, żeby nas przekonywać o tym, że w naszym życiu ten codzienny chleb, tak jak w tej modlitwie jest powiedziane, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czy ta cała przypowieść ma nam do przekazania to, że potrzebujemy chleba? Nie. Kluczowy 9 werset mówi w ten sposób. To są słowa Jezusa. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. To, moi drodzy, o co mamy zabiegać? Czego mamy szukać? O co mamy prosić? O co mamy się dopominać? Pukać, kołatać. Moi drodzy, co jest naszą największą potrzebą? Żeby nie było wątpliwości, to Pan Jezus dalej tłumaczy. Gdzie jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy go będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Pan Jezus odwołuje się do rodzicielskich uczuć. Są tutaj ojcowie, są tutaj matki. Rodzice dla swoich dzieci w miłości gotowi byliby co dać? Wszystko, czego dzieci potrzebują. Jesteśmy gotowi dać. Bo to jest prawo miłości, prawo rodzicielskiej troski. Ale moi drodzy, tu nie chodzi o te rzeczy zwykłe. I w tym kontekście dopiero Pan Jezus mówi o rzeczy najistotniejszej. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej
Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Moi drodzy, czy mamy już biblijną odpowiedź na pytanie, które sobie zadaliśmy? Co jest największą potrzebą nas dzisiaj? Nie chleb i nie żadna inna materialna rzecz. Tego, czego potrzebujemy w tej chwili najbardziej, najmocniej, to tego, aby Duch Święty przejął kontrolę nad naszym życiem. Potrzebujemy pełni Ducha Świętego, bo nie odmawiam ani wam, ani sobie tego, że w jakim stopniu tego Ducha Świętego mamy. Bo jest mowa o zaczątku Ducha w Piśmie, ale jest też mowa o czym? O pełni Ducha. Moi drodzy, czasy, w których przyszło nam żyć, są tak poważne, że aby zrozumieć Bożą wolę względem nas i aby w tym wszystkim połapać się i nie zagubić się na tej duchowej drodze, to potrzebujemy codziennej obecności Ducha Świętego. Moi drodzy, ja nie muszę was do tego przekonywać, bo wystarczy spojrzeć na niektóre fragmenty Słowa Bożego, które nas utwierdzają w tym przekonaniu, że obecność Ducha Świętego jest najistotniejszą potrzebą Kościoła. Otwórzmy sobie na chwilę 14 rozdział Ewangelii Jana i spójrzmy na wersety od 16. 14 rozdział Ewangelii Jana, bardzo dobrze znacie te teksty, ja was nie zaskoczę dzisiaj. Ja nic nowego dzisiaj nie powiem ponad to, co doskonale wiecie i znacie. Od wersetu 16 w tym 14 rozdziale Pan Jezus mówi do swoich uczniów ciekawe słowa. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Moi drodzy, zwróćcie uwagę na pierwszą część 16 wersetu. Jezus mówi co? Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela. Wiecie, dlaczego Duch Święty jest dla nas tak bardzo ważny? Bo Jezus, zanim odszedł z tej ziemi, to prosił swego niebiańskiego Ojca, Boga, o Ducha Świętego dla swoich naśladowców. Jeśli Jezus o to prosi dla nas, to jak możemy ten dar, cudowny dar niebios, zlekceważyć? Jak możemy to zlekceważyć? Duch Święty w tym tekście nazwany jest kim? Duchem prawdy. A mam pytanie, jak popatrzymy dzisiaj na świat, w którym nie ma żadnych autorytetów, gdzie ludzie twierdzą, że nie ma objawionej absolutnej prawdy, gdzie ludzie hołdują czemuś takiemu, co nazywamy relatywizmem. Nie ma objawionej prawdy. Nie ma czegoś, co jest białe i czarne. Moi drodzy, czy ten duch prawdy jest potrzebny Kościołowi i światu? Kto tych ludzi dzisiaj oświeci? Kto tych ludzi przygotuje na to, co jeszcze przed nami? Na koniec Pan Jezus mówi, nie zostawię was sierotami. Moi drodzy, czy dla uczniów Jezusa świadomość, że opuszcza ich nauczyciel, z którym przez taki długi okres mieli do czynienia, który ich prowadził, wspierał i uczył. Czy to była łatwa chwila? Moi drodzy, jak się czuli uczniowie, kiedy mieli świadomość, że niech za chwilę Jezus odejdzie, stracą go? To nie była komfortowa sytuacja i dlatego Jezus mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę po was, ale zanim powrócę, macie innego Pocieszyciela. Parakleton jest z wami, Duch Święty jest z wami. On was będzie prowadził i wspierał. Moi drodzy, gdybyśmy szerzej otworzyli w Kościele drzwi dla Ducha Świętego, gdybyśmy w naszych sercach i w naszych umysłach pozwolili Duchowi Świętemu działać i kierować naszym językiem, naszym zamysłem i naszą wolą, to wielu problemów byśmy uniknęli. Oj, wielu problemów byśmy uniknęli. Wielu niepotrzebnych emocji, wielu sporów i byśmy wiedzieli, czym mamy się obecnie zajmować. Moi drodzy, bez Ducha Świętego będziemy zabłąkani jak dzieci we mgle. Moi drodzy, inny tekst, 16 rozdział Ewangelii Jana. Znowu, niczym was nie zaskoczę. 16 rozdział Ewangelii Jana i czytam od wersetu 7. To są naprawdę dziwne słowa. Ja gdybym był na miejscu uczniów i usłyszał te słowa Jezusa, to nie potrafiłbym ich zrozumieć, bo popatrzcie, co Jezus mówi do swoich ukochanych uczniów. A ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Czy potraficie sobie
uzmysłowić, jakie emocje, jakie uczucia pojawiły się w tym momencie w sercach i umysłach uczniów, gdy usłyszeli te słowa Jezusa? Lepiej dla was jest, żebym ja odszedł. Potraficie to sobie wyobrazić? Wiecie, użyję porównania pewnej analogii. Ona nie jest doskonała, ale to coś zobrazuje. Wyobraźcie sobie, że wasza matka albo ojciec, kogoś, kogo najbardziej kochacie, mówi do was: dziecko, lepiej dla was, żebym ja już odszedł. Ja cię opuszczę. Zostawię cię samego. Potraficie? Albo dziecko, które kochacie, najbliższa wam osoba, i mówi wam takie słowa, że lepiej jest dla was, żebym ja odszedł. Ale moi drodzy, czy Jezus się pomylił? Czy Jezus się pomylił w tym fragmencie? Jezus się nie pomylił. Jezus doskonale wiedział, co mówi. I dalej czytamy co? A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Moi drodzy, wiecie, dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego? Bo są trzy zadania, które Duch Święty musi w naszym życiu wykonać. Przekonać nas o trzech rzeczach. O grzechu. Moi drodzy, czy ludzi trzeba przekonywać o grzechu? Moi drodzy, rodzimy się z upadłą naturą. Jesteśmy grzesznikami, ale dziwnym zrządzeniem losu spotykam ciągle na swojej drodze ludzi, którzy są przekonani, wiecie o czym? O swojej sprawiedliwości. Spotykam ludzi, którzy twierdzą, że oni nic złego w swoim życiu nie czynią. Oni nie potrzebują często Ewangelii, oni są dobrymi sąsiadami, oni żyją według złotej zasady, nie czynią nic złego innym i nie chcą, aby im ludzie nic złego czynili. Moi drodzy, my potrafimy naprawdę wierzyć w pewne koncepcje, które absolutnie nie są biblijne i prawdziwe. I moi drodzy, jak przekonać człowieka, który nie jest świadomy własnej grzeszności, o potrzebie Ewangelii? Moi drodzy, dlaczego my się dzisiaj tutaj znaleźliśmy? Dlaczego łaska Boża dotknęła się naszych serc? Dlaczego Ewangelia do nas dotarła? Ponieważ kiedyś Duch Święty uświadomił nam co? Naszą duchową potrzebę i powiedział nam wprost, że jesteśmy grzesznikami, bezradnymi grzesznikami. I moi drodzy, Ewangelia ma moc w życiu tych, którzy potrafią się do tego przyznać. Ja rozpocząłem dzisiaj o tej historii, o tym małżeństwie, które odwiedziłem, które ma problem z nałogiem. I powiedziało mi o tym wprost i oddało te papierosy. Ale wiecie, jakże wielu ludzi żyje na świecie i na zewnątrz prezentuje się jako dobrzy chrześcijanie, ale mają poważne, poważne problemy z moralnością, ze stosowaniem biblijnych zasad w swoim życiu. Moi drodzy, jeśli Duch Święty nas nie przekona, a dlaczego my tak bardzo drżymy przed tym działaniem Ducha Świętego? Bo my się boimy czego? Kary. Wiecie, my się boimy tego, który może nas uratować. Wyobraźcie sobie, chory człowiek ze śmiertelną chorobą, który ucieka przed cudownym lekarzem. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Z jaką grupą ludzi Jezus miał największy problem, gdy na ziemi był? Gdy przyszedł i głosił słowo, głosił królestwo, zwiastował, do jakich ludzi nie miał możliwości dotarcia? Do dumnych, pysznych faryzeuszy, uczonych w piśmie, sadyceuszy, bo oni wszystko wiedzieli. Oni wiedzieli lepiej. Majestat mesjański Chrystusa nie był w stanie przebić się przez ich twarde, kamienne serca. Wiecie, dlaczego one były twarde i kamienne? Bo grzech to sprawił. Bo nie dopuścili Ducha Świętego do zmiany ich życia. Ale moi drodzy, tu jest zawarta jeszcze jedna myśl. Nie tylko przekona Duch Święty o grzechu, ale o czym? O sprawiedliwości. O, jaki to ciekawy temat w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Sprawiedliwość. Perfekcja. Kochani, niejedną dysputę teologiczną w Kościele mieliśmy na ten temat. Tylko wiecie, kochani, o sprawiedliwości to nie ma co mówić. Trzeba ją pokazać. Wiecie, o pewnych rzeczach nie ma sensu dyskutować. Najlepiej to pokazać. A wiecie, w stosunku do kogo najlepiej to pokazać? Do wdów, do sierot, do tych najsłabszych. Jak chcemy mówić o naśladowaniu Chrystusa, bo wiecie, ja znam jedyną normę sprawiedliwości. Wiecie, jedyną normą sprawiedliwości, o której Biblia mówi, to jest kto? Kto jest Pan sprawiedliwością naszą? Moi drodzy, my za dużo mówimy o sprawiedliwości, a za mało wzorujemy się na tym przykładzie sprawiedliwości, który został nam dany. I często patrzymy na siebie, osądzamy się, oceniamy się, mówimy, ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy. Moi drodzy, nie mamy równego startu. W niebie, do nieba nie będziemy przyjmowani na podstawie tego, ile sobie sami wypracowaliśmy, ale będziemy przyjmowani na podstawie tego, co zrobiliśmy z Bożą łaską i na ile pozwoliliśmy Duchowi Świętemu, aby zmienił nasze życie. A moi drodzy, życie największego grzesznika może być zmienione przez odziewanie Bożej łaski. I ktoś, kto dzisiaj widzimy go jako upadłego,
jutro może stać się narzędziem Bożej sprawiedliwości. Jeśli pozwoli Duchowi Świętemu, to Duch Święty może go przez to doświadczenie przeprowadzić. Mamy w Ewangeliach wiele cudownych przykładów ludzi. Mateusz, który był lewim, Zacheusz, który wyzyskiwał i kradł cło. Mamy Marię Magdalenę, mamy Łotra na krzyżu i wielu innych. Ale dziełem Ducha Świętego jest nie tylko przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości, ale jeszcze o czym? O sądzie. Ludzie jak słyszą słowo sąd, to się boją, drżą. Ale moi drodzy, jaka jest biblijna? Jaka jest biblijna koncepcja sądu? Od Starego Testamentu po Nowy Testament. Moi drodzy, czy Bóg potrzebowałby w ogóle planu zbawienia i całej historii biblijnej, żeby osądzić ludzkość po upadku w grzech? Przecież gdyby Bogu zależało na osądzeniu nas i ukaraniu nas, to mógłby to zrobić od razu w Edenie i zakończyć historię grzechu na samym początku. Czy Bóg ma upodobanie w śmierci grzesznika? Żadnego upodobania. Moi drodzy, biblijna koncepcja sądu to jest dobra nowina. To jest dobra nowina o drodze ratunku dla grzesznika. Moi drodzy, ale my musimy to dostrzec w świątyni niebiańskiej, w orędownictwie Chrystusa. Jeśli zlekceważymy Bożą łaskę, to wtedy ściągniemy na własną głowę sąd. Ale to nie będzie Boża odpowiedzialność. To będzie nasza odpowiedzialność. Bóg walczy o nas. Bóg chce nas przemienić i Duch Święty obecnie wypełnia to zadanie na ziemi. Moi drodzy, jeśli zlekceważymy to dzieło Ducha Świętego, jeśli go odrzucimy, odepchniemy, to nie ma żadnej nadziei. Wszystkie grzechy mogą być ludzkości wybaczone za wyjątkiem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I na koniec podsumujemy to biblijnym przykładem. Moi drodzy, bo wszystko, o czym mówimy, musi być obrazowane przez przykład. Znacie jakąś dobrą biblijną historię pokazującą, że to, o czym dzisiaj studiowaliśmy, jest prawdą? Nie ma lepszego przykładu w Nowym Testamencie pokazującego, że to wszystko jest możliwe, jak przykład kogo? Apostoła Pawła. Moi drodzy, otwórzcie tak szybciutko ze mną 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Gdybyście mieli przedstawić charakterystykę osoby Saula przed nawróceniem na podstawie pierwszego wersetu 8 rozdziału, to co byście mogli o Saulu przed jego nawróceniem powiedzieć? Kim był Saul? Kiedy zabijano Szczepana, kiedy ginął pierwszy męczennik chrześcijański, to kto był sprawcą, kto był inspiratorem, kto był tym, który stał za tą śmiercią, kto miał krew na swoich rękach? Popatrzcie, tu jest powiedziane, a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. A teraz przewróćmy kartkę na 9 rozdział i w 9 rozdziale w wersetach 1 i 2 co czytamy? A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłanów i o co prosił? O listy do synagog w Damaszku, abym mógł, jeśli znalazłby zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy. Czyli zamysłem Pawła, jego życiową drogą, inspiracją było co? Prześladowanie Kościoła Bożego. To było jego pragnieniem. Chcielibyście być powołani przez Boga, aby stanąć na drodze Pawła i go nawrócić? Chcielibyście pójść do Pawła z misyjną książką roku albo z czasopismem Lubię Życie? Albo z informacją o wykładach o trójanielskim poselstwie? Jakbyście spotkali Pawła, wy, na swojej drodze i chcieli mu to głosić, to jak wasze życie by się skończyło? Albo byście byli uwięzieni, albo byście zginęli. Taka była alternatywa. I dlatego Paweł musiał się spotkać osobiście z kim? Z Jezusem do Chrystusem. Dumny faryzeusz spada z konia, wypada z siodła, jest oślepiony i za rękę prowadzony jak małe dziecko. Tak się kończy pycha i duma człowieka. Duma i pycha człowieka ma swoje granice. I Bóg kogo prosi? Ananiasza. Mówi Pawłowi, że ma się udać w pewne miejsce. A Ananiaszowi mówi, oto jest nowy wyznawca zboru w Damaszku. Nowy katechumen. Nowa osoba do waszego zboru. Chcielibyście w Wiśle mieć takiego kandydata do chrztu? Czy Rada Zboru tutaj by poleciła taką osobę do chrztu? Ananiasz mówił, Panie, czy Ty się nie pomyliłeś?
Może ktoś inny by się bardziej nadawał do tej roli. Przecież ten człowiek tutaj przybył zainspirowany czym? Nienawiścią, złością. Ale moi drodzy, popatrzcie, co się dzieje w 17 wersecie. 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 17 werset. I poszedł Ananiasz, wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Nie dziwi was ten opis? Nie dziwi was ten opis? Po pierwsze, jak Ananiasz nazywa Saula jeszcze przed chrztem? Bracie Saulu. Moi drodzy, to, co jest fantastyczne, to to, że Ananiasz już widział w Pawle kogo? Nawróconego człowieka. Moi drodzy, gdy ktoś przyjdzie na to miejsce, nie patrzmy na tego człowieka w jego słabościach, upadkach, ale patrzmy na niego jako na kogoś, kogo Duch Święty może przemienić. Bo gdy Ananiasz włożył na niego ręce, gdy Boża łaska przez Ducha Świętego spłynęła na Pawła, to co dalej czytamy o Pawle? 18 werset. Natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Chwała Bogu. Dokonał się cud. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili: czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Jego i po to tu przybył, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Moi drodzy, czym byli zdziwieni uczestnicy nabożeń w synagodze w Damaszku? Przemianą Pawła. I ta przemiana jest możliwa dzięki komu? Dzięki Duchowi Świętemu. To jest to dzieło, które Duch Święty dzisiaj może wykonać w naszym życiu i może wykonać w życiu każdego człowieka, którego Bóg postawi na naszej drodze. Jest to możliwe. Moi drodzy, to jest zadanie, które Bóg dzisiaj przed nami stawia. Albo pozwolimy się Bogu poprowadzić, albo nie. Niech dobry Bóg nam w tym pomoże. Amen.